Pięknie. Rezerwa drutka. Co? Rezerwa drutka, mówię. Wszystko pod prądem. Tak się Badzio strzela. Jedziemy dalej, nie? A góry? Gdzie byk czarny? To jest byk? Ja ci to mówię. Ale rogi ma spiłowane, nie groźny. Tam pod drzewem też się tam widzisz? Ale pięknie. Pierwszy biwak na Litwie. Takich problemów założenia namiotu jeszcze nie mieliśmy nigdy. Zobaczymy, co będzie w nocy. Będziemy próbować. Aj, dobra. Chcemy tu jeszcze iść. Wicher nie ustaje. Mamy obciążyć. To na pewno jest lipiec. Wygląda na to, że lipiec, ale tylko w papierach. Cały dzień jechaliśmy z silnym wiatrem, ale... Właśnie zmieniło coś jeszcze przez godzinę. No. Właśnie odrzucać mnie. To jest Sztynieckie, na drugim brzegu. Matuszka Rasija. Wiatr tworzy. Wszystko po piwie? Tak. Tak rzucona? Tak. Niemen, na drugim brzegu, Jurbarto.
Jurborg. A to nasza dzisiejsza siedziba. Jak to się nazywa po ichniejszemu? Jurbartas? Jurborg, tak. Jurborg to jest Jurbarkas. Jurbarkas. A Niemen to jest Nemunai. Nemunai. Albo Nemunai, chyba tak. Niemu czy nie niemu, ale fajnie. Nad Niemnem. Yeah. Jest godzina, jest za 10, 10 wieczorem. Jasno. Jest widno. Ale oni mają godzinę do przodu. Jesteśmy godzinę do przodu, daleko całkiem już na północy. Zaoszczędzimy baterię w dół. Taki biwak. W takim miejscu. Ciepłego zaraz się ugotuje i takież owe specjały tutejże na kolację. Piłaś? Co? Piłaś rowerki? Nie. Nie. To by nam tu jaki miś nie przyszedł. No właśnie, w tutejszym lesie spotkaliśmy tabliczkę z napisem chyba nie dokarmiam niedźwiedzi albo uwaga niedźwiedzie. Tylko wilki. Co innego można robić nad Niemnem w namiocie, prawda? Święto Narodowe Litwy. To ciekawostka, nie wiem co to, ale fajnie wygląda, jakieś bóstwa. W okolicach Usenaj. Ale jedną ręką się zdecydowanie gorzej jedzie. Prowadzimy. Ale fajnie. Będę się żywić porządkami. I komarami. Ciekawa roślinność, nie? No. Dziką rosiczkę powiadasz. Ja nie wiem, czy rosiczki na takich bagnach. Są.
proszę bardzo. Jest rosiczka? Tak. Zobacz, ile ich tu jest. I takie czerwone. Aha. Dużo bardzo. Czyli w zimnym klimacie żyje normalnie. Pięknie to. Jak się przyjrzeć, to ich tu jest pełno. Tu jest strach spać, bo by cię te rosiczki zjadły. Rosiczki albo komary bardziej. Łosie. Łosie by cię. Razem z trawką. Tu żabki, pewnie koncerty. Litwini z polskimi korzeniami, babcia z Wilna. Pięknie po polsku mówią. No, może nie była Polką, ale... Ale gościu ładnie mówi. Pięknie. Ale fajnie. I jak życzliwi ludzie są. Bardzo życzliwi. Żmije. Żmije są? Proszę. No drasz. I łosie. A widzisz? Są tu łosie. Nie widziałeś jakiegoś łosia? A łosiów to ci ten całe łosiedle. I rosiczka. Pięknie. To jest latarnia w? Dente. Dente. To chodź na molo. Latarenka. Latarenka. Ale ładna. Wygląda jak w parku miniaturki. Bo też nie morska, tylko zalewowa.